skład numer 4. Wiecie, jaki jest geniusz ludzkiego mózgu? Powiedziałem wam na wykładzie drugim, na wkładzie drugim, że ponieważ moja edukacja trwała 8 lat, postaram się to zrobić 100 razy krócej, czyli przez 30 dni. Moje zdumienie sięga niebios. Okazuje się, że ludzki mózg potrafi zrobić więcej, niż się spodziewałem. Zamiast 30 dni, nie wiem, czy ktoś z was zauważył, że ja to zrobiłem w 3 dni. To znaczy w 3 wykładach. A konkretnie jednego dnia. Ludzki mózg po przetworzeniu tej całej wiedzy, którą zdobyłem przez 8 lat, nawet się nie spodziewałem, że będę w stanie wyłożyć wam wszystko w jeden dzień. Czyli temat skróciłem nie 100 razy, ale 1000 razy. Ponieważ jednego dnia, czyli wczoraj, 31 lipca, zrobiłem wszystkie 3 filmy. A finał, który jest w filmie trzecim, we wkładzie trzecim, właściwie wyczerpuje cały temat. Co tam jest powiedziane? Że Bóg da ci wszystko za darmo. Tylko musisz to uwierzyć i go poprosić. Więcej nic nie trzeba mówić. Natomiast to, co mogę wam jeszcze przekazać i powiedzieć, pokazać te informacje, to są tylko komentarze na poparcie dowodów, czyli na przekazanie faktów, które tylko potwierdzają tezę, że człowiek może zrobić wszystko pod warunkiem, że wierzy w swoją własną moc. No to wam chciałem powiedzieć tylko tyle przed tym, że już prawie śpię, ale chciałem się z wami tą genialną myślą podzielić. Dobranoc.